Dzisiaj opowiem Wam o najbardziej bezczelnej optymalizacji podatkowej, z którą się w tym tygodniu zetknąłem. Znajomy wracał z narzeczoną z Londynu i na lotnisku w Warszawie zatrzymał ich celnik z pytaniem, czy mają coś do oclenia. Odparli oczywiście, że nie. Na co celnik zapytał narzeczonej, co ma w torebce. Okazało się, że były tam buty, które kupiła w Londynie za 500 funtów. Celnik powiedział im, że jeżeli przywozi się zakupy o wartości przekraczającej 430 euro, to trzeba zapłacić od tego cło. A skoro sami tego nie zgłosili, to dodatkowo jeszcze kilkaset złotych kary. Na co znajomy wykazał się refleksem i powiedział, że to nie tak, bo te buty są dla nich obojga. On będzie chodził w jednym bucie, a ona w drugim bucie, dzięki czemu oboje są poniżej limitu 430 euro. Celnik zrobił się cały czerwony, ale nic z tym nie mógł zrobić i puścił ich bez cła i bez kary. Prawda, że bezczelna optymalizacja?